Nazywam się Andrzej Janczykowski, jestem dyrektorem zarządu przedsiębiorstwa motoryzacyjnego Autoserwis Rondo. Firma posiada bardzo długie tradycje motoryzacyjne, gdyż już jako Pol Mozbyt powstała w latach 70. Następnie w okresie transformacji w roku 90. powstała spółka pracownicza i z jednostki gospodarki uspołecznionej przedsiębiorstwo zaczęło funkcjonować jako spółka prawa handlowego. Wszystko zaczyna się od ludzi. Do nas dotarł przedstawiciel firmy Petronas, który jest doskonałym handlowcem. Pan Michał Komorowski rozpoczął współpracę i ta współpraca zaczęła się coraz bardziej rozwijać. Oleje firmy Petronas właściwie bronią się same. Z uwagi na to, że nie tylko oleje, ale i wszelkiego rodzaju smary i lubrykanty, które testowane są w wyścigach Formuły 1, ten sprawdzian, który dokonywany jest na torach i wyścigach konstruktorów, gdzie współpraca techniczna i technologiczna z Mercedes AMG Petronas świadczy o tym, że ten produkt sprawdza się w najtrudniejszych warunkach, powoduje, że w przypadku warsztatu, który obsługuje samochody osobowe i samochody ciężarowe i te wszystkie środki, zarówno oleje, środki smarne oraz oleje przekładniowe, dedykowane tym pojazdom, będą sprawdzały się w przypadku naszego warsztatu. Współpracę z firmą Petronas oceniam bardzo wysoko, dlatego że sami przedstawiciele firmy potrafią dostrzec, że istotny jest nie sam produkt, ale również przekaz dotyczący pełnego informowania, szkolenia produktowego. To są również działania będące wsparciem dla warsztatu, który ten produkt sprzedaje. Ja żartobliwie powiem, że za tirem się lżej jedzie, a firma Petronas jest firmą dużą, rozpoznawalną i właściwie wtopiła się w nasze potrzeby, dlatego że my chcemy być jako Autoserwis Rondo niezależnym warsztatem, który będzie działał jako flagship Petronas, ale będzie prowadził swoją własną politykę zmierzającą do budowy pełnego miasteczka motoryzacyjnego, co jest naszym celem. Dobry warsztat, dobra firma to firma, w której pracownicy utożsamiają się z problemami spółki. A fundamentem każdej spółki jest dobry zespół. I ja myślę, że budowanie zespołu jest rzeczą najważniejszą.